Siemanko kochani, witam Was serdecznie, Jurek z tej strony. Teraz cały internet żyje i wzajemnie się napuszczają ci od niedźwiedzia na tych od sokoła. I na parzanka, nie dość, że wywołali to jedni i ci sami, a my jako ludzie powiedzmy tam na dole, zwykli, normalni, w każdym z tych krajów, no to dostaniemy po prostu po dupie. No cóż, plan tej siatki, jak zwał, ich zwał, bez różnicy, idzie cały czas do przodu. I tutaj jak robiłem, mówiłem jakiś czas temu, róbcie zapasy, przygotowujcie się do pewnych tematów, to wszyscy mieli po prostu bekę. Irokez, co ty chrzanisz, jakie zapasy, co ty szykujesz się do wojny, o co w tym starym wszystkim biega. No to teraz, słuchajcie, coraz więcej ludzi otwiera oczy. Jo, bo ceny szybują w górę. Nie wiem, paliwo poszło do góry, oszczędności topnieją, wszystko coraz droższe, ale to nic. Nie martwcie się, bo to dopiero początek całej zabawy. I teraz część ludzi mówi, nie róbcie zapasów, to jeszcze nie czas. No to ja się pytam w drugą stronę, za chwilę, z czego ty człowieku zapasy zrobisz? Jak tutaj, jeśli chodzi o właśnie te dwa państwa, czyli sokoły i państwo niedźwiedzie, no to one odpowiadają w jednych przypadkach za 80% produkcji światowej, jeśli chodzi o pewne zboża. Do tego olej słonecznikowy też go nie będzie. Rolnicy będą mieli całkiem przekichane, ponieważ no, nie można zakupić na dzień dzisiejszy, po pierwsze w normalnych cenach, w normalnych ilościach właśnie zbóż do wysiewania. Więc moim zdaniem łańcuchy dostaw już zostały zerwane. A żeby to Wam pokazać, jak poważna jest sytuacja, Rosjanie oczywiście mają zboża, wprowadzili właśnie embargo na właśnie niedźwiedzie, więc automatycznie Chiny co zrobiły? No to słuchajcie, my od Was kupimy. Nie dość, że mieli największe zapasy na świecie zbóż, no to teraz jeszcze po prostu dokupili. No i ja się pytam, co za niedługo czeka Europę? Jeśli zapasy zapasami. Słuchajcie, można je zrobić, na tą chwilę jest to jeszcze jak najbardziej realne na ten moment, ale za niedługo ciężko to naprawdę widzę, to jest jedna rzecz, ale pamiętajcie, że zapasy się skończą. I moje pytanie jest, co wtedy? Więc tutaj wszystkich na tą chwilę możecie mnie wyśmiewać. Zachęcam do tego, abyście zaczęli uprawiać ziemię. Nieważne ile tego masz, zacznij uprawiać. I to też nie jest to takie proste. Ja zacząłem w zeszłym roku i się okazało, że popełniłem tyle błędów, że się w głowie nie mieści. Połowę z tych zbiorów mi nie wyszło, ale wyciągnąłem po prostu z tego doświadczenia wnioski. No i w tym roku już jest całkowicie inaczej. Także słuchajcie, jeśli macie jakieś fajne sadzonki, czy nie wiem, nasiona tych oryginalnych, niemodyfikowanych warzyw, owoców, to słuchajcie, po pierwsze wsadzajcie je do ziemi, bo to będzie na wagę złota, a po drugie, powiem Wam uczciwie, dzielcie się tym. Wpisujcie w komentarzach, handel nasionami jest zakazany, nie wolno, tylko jedyne słuszne nasiona, to tak, jak to jest modyfikowane, to wtedy można handlować, certyfikaty. Słuchajcie, ten świat to jest no, istny po prostu obłęd, żeby człowiek nie mógł sobie zakupić takich nasion i normalnie po prostu sadzić. I teraz zobaczcie, gdyby ludzie świadomi poszli w tym kierunku i w co trzecim gospodarstwie domowym wrócili do tego, co było kiedyś, czyli kurki, chodzi mi o kury, czyli jakieś ogródki warzywne, produkowanie tak na serio swojej żywności, to powiedzcie mi, na czym zarabiałyby teraz te molochy? Mówię tutaj o tych wszystkich super, hiper marketach. Byłoby to potężne uderzenie w plan właśnie tych niedobrych ludzi, którzy chcą nas, teraz to mogę oficjalnie już mówić, ale zagłodzić, bo tym to śmierdzi. I teraz jeśli popatrzymy z innej perspektywy, o co jest ta wojna, moim zdaniem ta wojna jest o wpływy na szlaki handlowe. Przynajmniej ja to widzę po prostu w taki sposób, oprócz tego, że jest to przesiedlenie, wszystko po kolei, o czym już mówiłem we wcześniejszym filmie, to w tym filmie jednak chciałbym już
nie żyć życiem właśnie, że ci są tacy walnięci, tamci są tacy walnięci, ten jest taką unucą, tamten jest taką unucą, ale ostrzec, że jeśli nie weźmiemy się do roboty, jeśli nie nauczymy się wzajemnie, jeden od drugiego po prostu, jak się uprawia ziemię, jakie plony są najlepsze, co po prostu posadzić. Jest wiosna, to właśnie już pomalutku jest ten czas, żeby z tematem ruszać, a tak jak powiedziałem, każdy kawałek swojego pola będzie na wagę złota. Ja życzę Wam wszystkim, aby te moje jakieś tam powiedzmy przeczucia, o może w ten sposób, się nie spełniły, żeby było wszystko tak, picobello i petarda, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi no niestety wskazują na to, że no niestety, ale to się wydarzy. Więc można powiedzieć, że to są tylko zboża, ale to samo jest z nawozami, one poszły tak masakrycznie do góry, że to jest szok, no będziecie widzieć, co się będzie działo z żywnością, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to nie chodzi o tylko, bo ktoś mi powie teraz, pszenica jest niezdrowa, bo zawiera gluten. Ja się z tym zgadzam, ja to znam, wszystko po kolei, ale hodowcy zwierząt no, oparli właśnie hodowanie o pszenicę i kukurydzę. I teraz jak tego zabraknie, to co? Czy może zabraknąć świnek? Czy może zabraknąć kurczaków? Czy może zabraknąć tak naprawdę wszystkiego? Obudź się, człowieku, jeden z drugim. Roześlij te nagranie. Może komuś otworzy oczy. Napisz w komentarzach, czy się ze mną zgadzasz, czy nie. A na koniec chciałem dodać jeszcze takie dwa ważne tematy. Ostatnio organizowaliśmy survival i było ogromne zainteresowanie, więc stwierdziliśmy, że będziemy to robić cyklicznie. Survival mam na myśli to właśnie, jak przetrwać w tych czasach, co zrobić, jak ogarnąć, żebyśmy pomnożyli swoje szanse tak naprawdę na te ciekawe czasy, że tak powiem. Będzie się to odbywać 2-3 kwiecień. Natomiast 26-27 marzec będą się odbywać warsztaty z dekretu cichockiego. I teraz pytacie się mnie w komentarzach, ale co ja mam zrobić, jakie ja mam wpływ na to wszystko? No to pierwszy wpływ już powiedziałem, produkuj swoją żywność. Uno, duo, dekret cichockiego i nie wiem jak jest, trzy, tam nieważne, po włosku, ale trzy. To jest prawo wyborcze. Zmiana prawa wyborczego to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest bojkot wyborów. Uczestniczymy w farsie i w przedstawieniu tak naprawdę. Od kilkudziesięciu lat pokazują nam wybór, który nie ma miejsca, bo jedni i drudzy robią dokładnie to samo, grają do tej samej bramki, a my jak pelikany po prostu idziemy głosować, bo jak nie pójdę głosować, to za mnie zagłosuje ktoś inny. I co z tego, jak i tak odda głos, bez różnicy, bez podpisu, zwykły krzyżyk, trzy rozwiązania, które możemy wprowadzać już od razu, działanie, zacząć po prostu działać. I teraz mam do Was, kochani, jeszcze takie na samo zakończenie jedno pytanie, czy interesowałyby Was właśnie szkolenia, warsztaty, nie wiem, jednodniowe, dwudniowe, bez różnicy, właśnie z tego, jak, nie wiem, robi się przetwory, z tego, jak robi się, nie wiem, zakwas, żeby właśnie zrobić też samemu zdrowe zapasy, jak robi się, nie wiem, pierogi, czy obojętnie co, bo słuchajcie, coraz więcej ludzi po prostu tego nie wie, idą sobie do Biedronki, kupują gotowe i to ma załatwione. Powiedzcie, co o tym myślicie, czy macie jakieś inne propozycje a propos tego. Pamiętajcie, przestańcie żyć grozą, bo zwariujecie. Zadbajcie też o swoje zdrowie psychiczne, bo jeśli tego nie zrobicie, to uwierzcie mi, będzie ciężko. Fala samobójstw moim zdaniem dopiero nadchodzi. Teraz też są w gigantycznych ilościach, ale o tym oczywiście mainstream nie mówi, bo im to jest po prostu na rękę. Więc dbajcie o swoje zdrowie psychiczne. Jeśli zaczniecie pracować właśnie łapami w ziemi, automatycznie się uziemicie, nawet możecie nie wiedzieć, co to w ogóle znaczy.
A przede wszystkim nie będziecie poświęcać czasu na to, bo ten to zrobił, tamten zrobił to, tak byście mieli wpływ. Następne po prostu przedstawienie dla gojów. Łykają, przeżywają, a pamiętajcie, emocje i stres to są najwięksi mordercy w dzisiejszych czasach. Oprócz tych oczywiście, którzy są na samej górze. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, niech moc będzie z Wami. Jeśli Ci się podobało, skomentuj, zasubskrybuj, roześlij dalej. A jeśli nie, to też pozdrawiam. Na razie.